Wizards skupiają się na tym, żeby utrzymać tych swoich zawodników, tą podstawową piątkę, chociażby maksymalny kontrakt Pottera za olbrzymie pieniądze. Tutaj przekroczyli ten podatek od luksusu, ale ten zespół od kilku lat chyba tak jest zbudowany, że chcą utrzymać ten trzon i chyba budują właśnie zdobycie kibiców na przywiązaniu do tych gwiazd, które zatrzymują. To jest chyba taki ich cel, ale ja myślę, że fajnie by było, jakby dodali, ja już nie mówię o pierwszopiątkowych zawodników, ale na tą ławkę tak konkretnie wzmocnili, że jak podstawowi zawodnicy zajdą, to żeby jednak dalej ten wynik mógł przynajmniej być utrzymany, ewentualnie tam troszeczkę go podbić. Oni mają potencjał, będą walczyć, ale myślę, że o finał konferencji może być ciężko. Tam jest dosyć trudne, dwie pierwsze pozycje chyba są już zajęte przez Cleveland i Boston. Teraz tylko pytanie, na którym miejscu będzie Cleveland, Boston. Myślę, że dalej faworytem jest Cleveland. Boston poczynił zmiany, dużo zawodników jest nowych, mają tam potencjał, mogą namieszać w lidze, ale potrzebują zgrania, potrzebują czasu, żeby zacząć funkcjonować razem. I raczej tutaj bym się tych dwóch zespołów upatrywał, jeśli chodzi o finał konferencji. Może tu zabraknąć miejsca dla Washington.